Co ty robisz, Musek? Chilluję. Chilluję, wow, zobaczcie go. Nie no, zbieramy ekipę, bo tam... No człowieku, no zobacz jakie spocone pachy, no to nic dziwnego. O... Dobra, więc tak, tutaj było z tego co widziałem pytanie. Najpierw od Adam Suder, a nie, to tego się teraz nie spytam, bo nie wiem gdzie jest Swissness. Dobra, od Lol Wander, no dobra. Panie trenerze, uważam, że trzeba top lanera postawić na Golema i Swissness na Barda lub Thresha. Dużo lepiej gra range supportami. Co pan o tym sądzi? Oczywiście Wander już mnie troluje oczywiście. Tak, ma rację, tylko zauważ, że po pierwsze nie wzięliśmy Golema na topie, bo do cholery, bo wiesz, ten, a po drugie, wiesz, po pierwsze to jest druga nasza gra tutaj na drodze do LCS-a, tak? No, Musek mówił, że się zgadza, tak? To jest druga nasza gra. Ile nam zajmie wejść do LCS-a? 4 godziny. Zaufałem ci, pamiętaj. Wiem, dobra, spoko. Tak jak mówię, no więc problem jest taki, że no, po pierwsze, skąd miałem o tym wiedzieć, tak? Teraz możemy wnioski wyciągnąć, ale teraz takie pytanie, po dwóch grach już taki wniosek byś wyciągnął? Chociaż rzeczywiście, Smithson 0-6, słabiutko to wyglądało. Czy nawet 0-7 pod koniec, to mali stare, więc może rzeczywiście Bart albo Thresh, a może ten Nami Nkogmaw, ale to on potem może na ostatni meczyk. Najchętniej z Soną grał cały czas, bo Sona mocno, ale nie lubi Sony. Aha, no dobra, ale co zrobisz, no, jak nie lubi, no to... Nie, myślę, że Thresh i Bardem po prostu sobie pogramy. A tak, to co? Dalej jakieś pytanie mamy, Barti? A, jeszcze chciałem oczywiście przedstawić, że mamy swojego człowieka. Mamy swojego człowieka na czacie o niku Chaosu, Marcin D. Kuźma. I on będzie wysyłał, no jest tam modem, wiadomo, będzie wysyłał, spamował linka, gdzie możecie wchodzić i tam zadawać pytania, bo podobno tak będzie lepiej, nie wiem dlaczego, bo na czacie dzieją się różne rzeczy, na przykład ktoś chce poważne pytanie dla Swissness i wiadomo co leci, tak? Dobra, co tu, okej, mówiłeś tam jeszcze, okej, pytanie mamy jakieś. Wedzi nauczył się tak drzeć mordę od Overpoła czy na odwrót? To jest od Stanisław Pawulewicz, typowy nick na polskiej scenie Twitcha. Wiesz co? Nie, ja zawsze darłem mordę. Over nie, over w gaming, chociaż nie no, over czasem... Nie, ja nie powiedziałbym, że over dużo dar mordę. Ja chyba najwięcej darłem mordę w Rokacie, ale nie, wiecie, dla jaj, tak? No i też nie, że wyzywałem ludzi, tak? Tylko, no, jak są dyskusje, no potrafiłem, że kończyć mordę, tak? Ale no, nie uważam, że negatywnie, tak? Tutaj wiadomo, że ci gracze po prostu mnie wkurwiają już, bo już dawno mieliśmy być w LCS-ie i dlatego drę bardziej mordę. Dobra, więc nie uczyłem się tego dwerpowa, po prostu taki jestem. Dobra, Mateusz Kunz. Czy midlaner ma duszę? Nie, no jak wiadomo, jestem rudy, no to nie mam duszy. Proste. Takie pytania oczywiście łatwe do odpowiedzi. No jakby ktoś grał Thresha, no to kontra chyba, nie? No tak, ale Swissness grał Thresha i co? No to słabo, to ze mnie nic nie zbierze. No dobra, no to jedna dusza dla Thresha wiadomo, że nie jest taka ważna. Dobra, czy co jeszcze mamy? Aha, dobra, kobiety jeszcze nie ma. Adam Suder, no ja na jego pytanie najprawdopodobniej odpowiemy. Znaczy to zależy od Swissness w sumie, czy odpowiedź, nie? Od Majki, jak lepiej mówić. Co możemy jeszcze powiedzieć? No... Co ty tam oglądasz? Co to, jakiś odshot już? Aha, dobra, to oczywiście na naszej konferencji grupowej JF Killer Squad. No dobra, jest i kobieta. Zapraszamy kobiety z pytaniem do ciebie. Od Adam Suder. Czy możecie spytać waszą kobietę, czy ma chłopaka? Gdyby tak było, to nie byłaby naszą kobietą. Tak, mam chłopaka. No i widzicie, macie odpowiedź, więc takie pytania już wystarczy. Dobra, lecimy dalej. Okej, zamawiamy jedzenie, dokładnie, zamawiamy jedzenie na wizji. Tego jeszcze, kurwa, nie było w LCS-ach. Dobra, gdzie jest mój ten, gdzie jest mój notatnik? Dobra, co chcesz jeść, Musek? Zielsko. No dobra, ale z Chińczyka. Trawę z ryżem i jakiś dobry sos. Czyli bez mięsa, tak? Dobra, musek bez mięsa. A ja proszę producenta, żeby pokazał menu restauracji, z której zamawiamy, darmowa reklama. I żeby z tego menu czat mi coś wybrał. I oczywiście to nie znaczy, że tylko to zjem, bo ja wiem, że czat mi wybierze coś tragicznego, tak? Czat mi wybierze... Sam ryż może tak być, więc ja sobie zamówię coś oprócz tego jeszcze, ale zjem to jeszcze oprócz tego, co jest ten, co mi zamówi trzeba. Tak, więc proszę, jeżeli jest taka możliwość, panie producencie?
Dobra, więc będziemy mieli oczywiście menu wybierane przez czat dla Wezziego. Od razu poproszę Chaosu o zrobienie ankiety, zobaczymy jakie gówno zjem. Nie mogę się kurwa doczekać. Albo dla Beki zjem siebie, o weź mu coś wedzi, nie? Wiesz, co? Daj im tam kwotę maksymalną do tego. No dobra, no to wiadomo, że jakąś kwotę maksymalną mamy, bo nie mamy kurwa pieniędzy tutaj, za mało wpłacili się nam na donację, no jesteśmy kurwa biedni, no po chuj, dlatego mamy donację, kurwa, to jest właśnie ta tragedia, tak? Zauważcie, że, ale słuchaj, zauważ, że kiedyś to kurwa mogliśmy na streamie przynajmniej, wiesz, no, nie mieć donacji, my jesteśmy kurwa na takim punkcie zero, że teraz mamy pasek donacji, bo kurwa nie mamy pieniędzy. I nie wiem, jak to się kurwa zwróci, jesteśmy bankrutami. Chyba, że się do LCS-a dostaniemy, ale to się okaże gdzieś. Dobra, co chcesz jeść, Swissness? Pojętne. Czyli czat ci wybierze. Może być. O, dobra! No teraz tak, wejdź. Kieto wybiera. I Swiss, czat. Nie kupisz kiełbasy Fińczyku. Wybiera. Dobra, co chcesz, Ryan, do jedzenia? Dietetycznie, jak każdy sportowiec. Co, kurczak? Z ryżem. Ale w jakimś sosie, czy co? Nie, no, cienki? Nie wolno. Nie? Kuciak ostry? Tak. Dobra. Rajon. Kuciak bez tego? Bez sosu? Tak? Czy jakiego? Panieka? O, patrz, jest menu. O. Dobra, okej, okay, jest menu. Dobra, powiedz mi tak, no serio, jaki jest kurczaka? No wy jesteś z menu, masz menu. Własna kompozycja, makaron z kurczakiem. Widzisz? To co, chcesz to? Makaron z kurczakiem? No to, no, no to teraz miałeś wybrać, no. Umieć. No gdzie to jest? No to weź, no to weź, otwórz, no to otwórz sobie menu i sobie wybierzesz. No co to za restauracja? Możesz nam jakoś linka wysłać, czy coś, Barty? Dobra, to i Testri, może ty chociaż wybrałeś coś. Wybrałeś coś? Ja mam Wedzi pytanie do ciebie. Ja tutaj... Poczekaj, wybierzmy dla... Chciałbym dobrze grać na dżungli. Co Wojtek Tabasco Cruza zazwyczaj zamawiał? Wojtek Tabasco Cruza? A ja nie pamiętam, on nie, za, nie, my zamawialiśmy, a my mieliśmy catering, więc każdy ja to samo, więc nie wiem co zrobić. Tak, to była restauracja chyba progresywna, tak? W Nowym Sączu, promujemy. Dobra, no to niech będzie ten, tam kurczak tajski był jakiś, czy coś takiego. Dobra. Jakiś tam tajski kurczak będzie dobrze. Ty, ale tam jeszcze jest dużo, zupa kokosowa jest. Smażony ryż z warzywami. Czekaj, kurwa, co? Co się dzieje? My zamawiamy na tym, kurwa? Chyba tak. No dobra, no to mi tam jakiś... Barty, jakiś tam kurczak po tajsku czy coś takiego. Tam było chyba w tych najpopularniejszych. I będzie dobrze. A co ty mi zawsze bierzesz, Barty, normalnie? Ten ostrzejszy. Kto to jest kurczak? Zobaczy, co to jest. Gdzie tu masz kurczak tajski? Dobra, weź mi wieprzowinę w pięciu smakach, a potem czat mi, wiesz, to drugie wiesz, okej, okay, Barty? Weź mi wieprzowinę w pięciu smakach. Dobra, teraz tak. Okej, okay, czyli na razie ty, Ryan, już masz wybrane. Co ty sobie wybrałeś, Ryan, w końcu? Wieprzowinę w pięciu smakach. Czyli to samo co ja. Ty kurwa, złodzieju. Dobra, Kamek, co chcesz sobie zjeść? Sajgonki. No ale to są, nie są drogie, bo nie mam pieniędzy. Nie, są najtańsze z pozycji. No dobra, to powiedz Bartiemu, idź do Bartiego i powiedz mu. Słyszysz, Barty? Dla Kamyka Sajgonki dwa razy. Dwa razy Sajgonek. Dobra, i teraz tak, czy z ankiety wiadomo już, co mam wybrane do jedzenia, co oczywiście zjem na wizji, jak świnia. Zjem jak świnia na wizji. Zupę kokosową? Nie. Nie chcę się pożygać. Mam zgagę, raczej zgagę, kaca, kurwa, wszystko mam. Zupę kokosową? Ale poczekaj, nie, ja chcę, żeby czat wybrał, tak? Zupę kokosową? Plus żelki? Kurwa mać, no ludzie. Na kaca? To jest dobre na kaca? O chuju złoty. No dobra, no kurwa, no to zamów mi tą zupę kokosową, no co zrobię, no. I oprócz tego ten normalny, wiesz, wieprzowinę, bo ja wiadomo, że jak chcę żyć. Znaczy, no muszę zjeść coś. Okej, okay, a poczekaj, a Swissness? A co jest dla Swissness wybrane? O, super, może być. Kurczak cześć się tutaj dla koleżanki. No dobra. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękujemy za wybór. Dobra, to my już wszystko... poczekaj, czy... A musek? Coś wedzi? Okej. Okay. Testri.
tajski kurczak. Zobacz, czy jest coś takiego. Dobra. Okej, będziemy wchodzić do Q. Dobra, przechodzimy na TeamSpeak, tak, Barti? Dobra, biorę moje słuchawki. Miały być kalmary dla Blondii. Witam serdecznie. Witam ja serdecznie. Dobra, witam. Zaproś tego. Ja was. Zaproś ślepego. Ej, dostaliśmy znowu jakąś stówkę. Zaproś ślepego. No, dostaliśmy stówkę znowu? Mamy 415. No kurwa, nie pilnujemy tych donacji. Nie wiem, będzie pewnie, żebym kurwa zdjął koszulkę albo coś. O, od Wandera 50 zł do pana Tredera, ale mi kurwa chodziło o te 30 eurocentów, nie o 50 zł. Znowu ci się pomyliło. Dalej mi kurwa wisisz. Nie no, dziękujemy Wander, oczywiście. Pozdrawiamy Wandera. Wiemy, że Wander, bogactwo, luksus, willa H2K, dziewczynki, alkohol. Wander ma wszystko, ale kurwa zagraj dobrze na Mistrzostwach Świata. To jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby miał honor. Teraz wiadomo, wakacje dla Wandera, bardzo cieszymy się, że nas tutaj ogląda. Mamy oczywiście następne donate. Dobra, słuchajcie, hashtag Rafał. Aha, dla Blondii miały być kalmary. Panie Barti, oprócz tego kurczaka w cieście, czy mamy kalmary dla Blondii? Ja też chętnie skorzystam z tych kalmarów, jeżeli nie dasz rady zjeść. No to jeszcze kalmary bierzemy. Nikt tutaj nikogo nie oszukuje. My jesteśmy porządną firmą. Kalmary jest. Nie. Będzie dobrze, będzie dobrze. Nie. Słuchaj, będzie dobrze. Zamkniesz oczy, ale też będziesz miała. Nie pluj na mnie. No, ale ja wiesz. Gra, dobra. Jak to się nazywa? Tak, zamawiamy kalmary. Dobra, gierka. Ej, piki bany, żebyśmy nie spierdolili. Dobra, piki bany. No i jedziemy oczywiście. No tak, teraz zaznaczam. Okej, no banujemy tego Wladimira, tak? Ale chodzi ci, że pluć, że tak mentalnie, czy pluć, że fizycznie? Nie. No to ja lubię pluć. To zrobię. O 51 zł. Czy myśmy odcipieli z tym zamówieniem? A flaszkę później nie będzie. Dobra. Ja to posprzątam. Będzie zapluł podłogę. Ale powiem tak. Dobra, Wladimir ban pierwszy. Jedzie. Ja proponuję zbanować Nidali. Co wy na to? Dale ty! Ej, to nie jest zły pomysł, szczerze mówiąc. Nidale w sumie nam przeszkadzała na początku, bo Testry nie gra takimi postaciami, która potrafiłaby sobie poradzić z Nidalą, czyli Sinem, a ja nie chcę widzieć nic tego. No to wywalcie Eko i Nidali. Dobra, to dawać Eko, Nidali i tego Wladimira. Powoli bany i piknij sobie do gram. Dobra, jaki team? Co? Mam komu piknąć. Halo. Bo znowu piknę Irelię. Bierz czarnucha dla mnie. Piknijmy w pierwszej rotacji. Czarny skip. Kamek, czarnucha dla mnie. Okej. Okay. Nie banuj tylko teraz, tak? A masz Luciana? No, ja mam wszystkie postacie. Tak? A, no dobrze. Tak. Szkoda, że nie masz umiejętności, tylko ja nie, ale prowadzisz postacie masz. No beknął ktoś ci kiedyś w japę? No ale nie beknąłem na ciebie przecież. Tak, beknąłeś mi na duchem. No ale wiesz, że mam problemy z tym, no. Możesz się zachowywać. Byle jak, ale coś się zachowywać. Chyba bydle jak. Bydle jak. Wow. Shot fire! 404! Dobra, co mam zrobić? No kurde, ale ja... Barti, to ty musisz mi do ucha mówić. A co tam było? Nie możemy wyświetlić drugi raz tego... Delor 50 zł, oczywiście. Delor, Pawko! Dziękujemy Pawkowi. Nikt nie rzuci chłopakom dwa razy więcej. No w sumie Delor tutaj wyzywa czatę cebulaków. Szanuję to. Oczywiście my na Team Friendly G często wyzywamy czat, często śmiejemy się z czatu, że wszyscy są z brąza i stoję przy tym. Oczywiście oprócz Wandera, bo jest LCS, więc mamy dowód, że nie jest brąza. Dobra, no Delor, co możemy powiedzieć? Pozdrawiamy, bardzo fajnie zawsze na transmisjach z Delorem. Dalej myślę, że to jest zawodnik, który ma potencjał, kurwa, coś osiągnąć, tylko z jakiegoś powodu dobra, nie może dobrze wejść do drużyny. Druga rotacja, no to Barda. Co? Thresh albo Barda. Zostałaś wydelegowana do grania tylko Thresh i Barda. To Bard. Barda dawaj. Barda? Dobra. Dobra, dasz tego Barda. Masz pan Stone? Czemu nie mogę piknąć Ludzka? Barda weź! Ludzek jest zięty, Barda weź! Już się zagrzałem. Dobra. Co do dżungli, co jedziemy?
No do dżungli. Pan znowu testy. A jak się czujesz na tej Rexaj na przykład, tak szczerze? Lisinkiem wolę. Nie na Ezraela! Zawsze ci spierdolę. Oj nie, wyczuję. Okej, możemy zagłosować w drużynie? Czy my się zgadzamy na to, że Testy zagrał Lisinem? Nie! No! No. Pięć. Nie. Pokażę Jankosa, ja się zgadzam. Tak Lisin. No dobra, poka Jankosa. Jedziemy. Poka Jankosa. I nie chodzi mi tutaj o koguta Jankosa, tylko poka Jankosa. Jankos dał dychę! Ty! Powinieneś dać 50. Jesteś gorszy niż Delord, jesteś gorszy niż Wander. Przecież masz pieniądze, chłopcze. My tu dziadujemy. Zobacz, twój ex-trener jest dziadem. Kurwa, nie mam pieniędzy. Ale słuchaj, dzięki. Co tam jest napisane? Kocham cię. No wiesz, Wander. Ja też ciebie kocham. Ja nie mam wielu postaci. Jankos, daj jakąś poradę. Ej, dobra, teraz ja pikuję. Właśnie, daj poradę, bo ja już nie umiem. Wymyślajcie mi daj topa szybko, bo ja nie mam wielu postaci. Mam tu LeBlanc, Katę, Kasadina, takie pierdoły. Kasiopeje, nie wiem czym... Być Kasadin. Właśnie, skup się, trenerze. Jeśli można, no ale przecież oni wybierają, no spokojnie. Moim zdaniem Kasadin jest... Kasadin no chyba, że płacicie 1000 zł, to się zesram. Dobra, ja pikuję teraz. LeBlanc i Kasadin są spoko na ten team tutaj. Kasadina pikuj. My potrafimy grać Kasadinem? Kurwa, no mów wcześniej! Ja pitole, Ezraela podałeś, a Kasadina nie. Ty myślisz? Dobra, to pikuję. A masz mało? O, Maokaj, kurwa, byśmy mieli golema na pan Snow, to byłoby dobre. Mamy Maokaja? Już Jarvan piąty jest, o nie. Chyba nie będę miał Maokaja. Kurwa, Jarvana piątego wzięli, to nie wiem. A Nautilus? JV. Czekaj, już patrzę, Nautilus nie mam. Co masz jeszcze? Malphite, Gangplank, Gragas, Kayle, Poppy, Sion, Riven, Tryndamere. Dobra, to muszę Malphite'em grać. Dobra, go tego Malphite'a, musimy postaci. Dajcie więcej tych donacji, bo nie mamy postaci. A nie możemy ciebie jakoś... No nie mamy postaci, no nie, autentycznie nie mamy pieniędzy. I kurwa, czat, myślisz, że ja sobie jajero. My autentycznie, kurwa, nie mamy pieniędzy. Ja mam 0 pieniędzy za to, że przyszedłem, a jeszcze muszę kołać zupę kokosową. Czyli jestem kurwa in minus. Jestem kurwa in minus i jeszcze się pożygam tą zupę kokosową. No ludzie. Wiesz co? I to jeszcze sprzedałem się, bo to ludzie będą oglądać jak żygam. No kurwa zajebiście życie mam. Dobra, skupujemy się. Tak, skupujemy się, swapujemy się. Jak? Odrzucę to. Jarvan. Jarvan na topie czy Gragas? Jak myślicie, panowie? Panowie, Jarvan na topie czy Gragas? Jak myślicie? Dają słap. Ja myślę, że Jarvan na topa. Dają słap. Dają słap. To szybko. No już. Jak ja trzymałem tego? Człowieku, zaraz ci beknę, jak nie będziesz stopował. Nie bekaj, nie bekaj. Dobra, teraz tak. Oczywiście jesteśmy oficjalnie reprezentowani na LOL Esports, bo to są oczywiście kwalifikacje do LCS, jak przypominam, więc oczywiście wiadomo, że jesteśmy oficjalnie tutaj wyświetleni. Kubon! 10 zł, ty cebulaku następny! Ty cebula! Kubon, przecież ty jesteś bogaty! Przecież czy ty... A nie, to kreator kupił Mymowi flaszki za 4000 zł. Tym, Szwecji. Nie, to sorry. Kraton, może nas ogląda Kraton! Rzuć na 4000! Kubon, ratuj, bo skalują górną aleję. Nie, dobra, oczywiście dziękujemy Kubonowi Dzięki, Kubon. za donację. Nie wiem, czemu ty nie odpaliłeś streama. W sumie poglądalibyśmy sobie Kubona, co? Kubon, odpal streama. Kamyk powinien pooglądać. I Kamyk w dedykacji dla Kubona. Kurwa, wyjebałem się! Dawaj! Teraz, będzie okazja. A, no jak się wyjebie, okej. Okay. Dobra, no i teraz tak. Co możemy powiedzieć? No, mamy tego Lisina, jak chcemy go rozegrać? Ja myślę, że to jest, czyli tak, Jarvan na topie, to jest trochę niebezpieczne dla nas według mnie, no bo jak on się nafidzi, to on potrafi sam zabić naszą całą tylnią linię. Dobra, co robimy z... Ja myślę... Co robisz? Kurwa, ta nami jest do zabicia, co myślicie o tym, ślepy? Co myślisz? Ta nami jest do zdjęcia przecież. Na starcie dwóch ślepych można jest niby, ale ja Morianę kampił po prostu. No. Tak, ale to zanim Kasani będzie miał szósty, myślisz, że to wyjdzie? Słuchaj, tak. Ja na miejscu testiego wlazłem najpierw temu Gragasowi do dżungli, a potem sobie pokontrolował mida topa, a potem poszedł sobie na dole na szósty. Overpow, ile dał? Takiego. Dychę następny? To tylko Wander ma pieniądze i Delord?
A, supporci! Bo oni chcieli gold generację masterki. Wszystko się kurwa wyjaśnia. Wszystko się wyjaśnia. Oczywiście Overpow. Dziękujemy, że się promujesz na naszym streamie. Zapraszam na Twitch TV, Overpow. Pozdrawiam Asię. Jak ona się nazywa? Jego dziewczyna. Asia. No, przypadkiem na obszotach widziałem ją, a raczej części jej. No bo ludzie takie rzeczy interesują. No, ludzie takie rzeczy interesują. Dis, oczywiście, Dis, pozdrawiam Norberta i teraz uwaga! Byłem u niego na urodzinach 2 miesiące temu i dobre to były urodziny, więc jak najbardziej Disowi tutaj dziękujemy za donata. Invite? I czekamy na Nerwariena z tego wynika, no całe Fantasy Expo. Zapraszam Izak! Izak, gdzie są pieniądze za las? Latestrego, za las, żebyśmy my mieli dżunglera. Izak, apelacja do ciebie. Robimy coś na starcie? A ty się nie prosiłeś na te urodziny, Josef? Gdybym Invade'a, panowie? Prosiłem się na te urodziny, to można by iść, ale mają dobry poziom pierwszy tutaj. Okej, okay, uwaga. W razie kapa, można by się tu wbić w sumie. Na stronie. Dobra, wiemy, co robimy? Destry, co ty odpieprzasz? Czemu tam siedzisz? Fajnie. Można by pójść w sumie, chociaż mają... Chodźmy tędy. Proponuję. Dobra, let's go. Go balls. Może o, nie, na Isyna poczekajcie, nie? Tak? A to jest dziwne, my jeszcze nikogo nie widzieliśmy, to jest niebezpieczne. Dlaczego tu nikogo? Możliwe, że nam weszli do dżungli. Zacznijmy od tego blue, możemy wizję postawić? Czemu nikt wizji nie postawił? Na Gali, postaw tutaj warda. Widzę, nami, jest nami. Ale po kiego? Bijemy się czy nie? Bijemy się, jest tylko dwójka tam, jazda! Po kiego chuja? Obijcie morda. Nic nie zrobimy, cofka. No dobrze, to teraz się wycofajmy. Nie, jakby bar flash, no to by się dało, ale dobra, nieważne. No dobrze, ale no teraz już jest za późno, no. Dobra, cofnijmy, Teraz tak, czy my zrobimy... Nie no, jak ty tutaj Testry zaczynasz, to znowu nasza dwójka nie Testry, zrobi kolemu. Przestań kurwa chodzić sam, po pierwsze, bo jak się wijamy z tej strony, no to już niech wszyscy idą, no bez przesady. Kto tu kurwa jest trenerem? Kto tu jest trenerem? Okej, okay, Miss Aga, 11 zł. Zakładam, że to kobieta. My przyjmujemy różne formy płatności, oczywiście dzięki. Chodzi o mnie. Spoko. Dziękujemy za te 11 zł, Miss Aga, zbieramy oczywiście na to, żebyśmy kupa mieli pieniądze. Ej, ciekawe, no, co innego zbieramy. Master Mush 10 zł, no widać Daga na poziomie znanych streamerów. Nie czytam żadnych donate'ów. Bo musimy grać. W przerwie możemy. Przepraszam wszystkich donate'ów z miejsca. Brudarina. Agresywnie, no, bijaj. Dobra, spoko, spoko. Masz warda czy nie? Nie no, no to przeczytam. Wander, donated 5 pln, cycki. Zakładam, mamy że chodzi o moje. Z Gragasem teraz. Czy to już podchodzi pod pornografię? Barty, jak on tak... Nie, nie wiem, nieważne. Dobra, ciło, gramy. Się nie dzieje, więc nie no, wiem, porobię sobie pajaczyki. Nie chcę Gragasa na trzecim w sumie, dobra. Tak, tak, to się farmimy, trudno. Ryan, jak ty masz naładowanego slowa, to my możemy spać ganka na środku niedługo. A kiedy będziesz miał? Zaraz. To jest ważne. Bardzo farming. Nie masz Orwana? No dobra. Jest Wojtek? Tak, Tabasco z pozdrowieniami dla Testriego. Żebyś kurwa zrobił... Nie tu! Bij się, zabieraj to! Spokojnie, jeszcze nie mam smite'a. Jestem. Sarah ma więcej życia, uważaj. Kurwa, zaraz. Ej, nie ma Oriana. Uciekaj stąd, Testry! Oriana idzie. Dobrze, to cofnijmy, cofnijmy. Kurwa, wzięli kraba. Chuj w dupę. No nie miałem smite'a. Dobra, licz na wilki, już nie zgankujesz tutaj. Okej, okay, wiemy, że Gragas jest z górnej dżungli. Zajebiście! Kurwa, to te donate od supportów! Brawo! Możemy go bić, można zaunować. Jedziemy! Musimy nawet pushować teraz. Widzimy Gragasa, uwaga, Gragas ciągle od górnej strony dżungli. Oni dajwują topa, Testry, lecz na topa! Lecę, lecę. Gówno nie dajwują! No dlaczego Gragas tam wszedł? Okej, okay, Gragas wyszedł z naszej dżungli, bo... Nie no, jest dalej. Nie. Dobra, stracił jest, czas. Jest dalej. Dobra, ale traci czas, to jest okej okay dla nas. Cofamy się? Nie ma Gragasa. I możemy się cofać. Dobra. Tak się wracam, więc. Ja muszę wszystko trafić, bo potrzebne mi jest to. O, gruby. Gruby. Raczej nic nie spalę.
Dobra, zajebiście. Czyli idę. To dawaj, kobiety, dzieci, dobra, wszyscy. Dobra, zostawił. Ja stąd idę. Cofnij. Dobra. My, Sestri, my chcemy zrobić wizję w ich dżungli. Dlaczego nie kupiłeś zielonego wzmocnienia, tylko czerwone? Będziesz, kurwa, z nim chodził na pojedynki? Tak. No to, kurwa, jak zobaczę, cwaniaku. On tak robi. No ale ja jeszcze nie widziałem, żeś ty poszedł na te pojedynki. Spokojnie. No tak, ale teraz wizy nie mamy. Musimy, wychodząc z bazy, wizję sobie zapewnić. Oriana jest free kill. Ja tam idę właśnie. Tak, tylko z bazy. Oriana jest free kill. Ty Ryan, kurwa, ty masz dać informację, a nie, że Swiss musi. Macie barda na midzie teraz, bo ja mam linię spuszowaną, jestem bezpieczny. Ryan gotowy? Okej. Ryan ready? No tak! To wchodzimy. Nie daj się zabić. Bo ja na main fight'a. Nie ma Jarvana. Dobra, Ryan ograł. Nie żyje. Dajliście! Jest! 2-0 Swiss test! Dobrze! A teraz wracaj na bota. Dobrze. Co? Do kuchni! Do kuchni! JR! Do kuchni! Mokates donate'owa, jeżeli dobrze widziałem. Mokates, stary znajomy. Może pamiętasz, Konrad, jak jeszcze byliśmy kolegami, podawaliśmy sobie rękę, bo potem w mymie to każdy mnie wyzywał, między innymi też Kubon, pozdrawiam. Może pamiętasz, Mokate, jak poszliśmy... Frizuj, nie poszuj teraz. Dobra. Po flaszkę w Nowym Sączu. Pierwszy raz w turniejów. Nie musisz tak chodzić. I kupiliśmy ciepłą flaszkę i no niestety ja nie dałem rady wypić, ale pamiętam, że bracia dali. Oboje tak, sprawdź, czy Izrael już poszedł, czy nie. Oni chyba wyszli, więc można spuszować teraz. Dobra, poszujemy. Dobra, Gragas jest na midzie. Emu mi kurwa wizji dalej, nigdzie nie mamy na mapie. To jest twoja odpowiedzialność. No dobrze, spokojnie, ale wiem, gdzie jest Gragas. Fryderyku. To gdzie jest Gragas? Na midzie był. Chodź, Filip! Puszuj wiedzę. Idę. Biegnę. Jest Gragas na topie. Nie, nie stępuję. Daj go. Jest Gragas! Gdzie jest Flash? Kurwa, ucieczka. Czy może ktoś pomóc naszemu koledze? Idę. Nie dam rady. Wejdź! Nie, kurwa, co? No wiesz, Kasadin. Ej, Kasadin, idź, on jest twój. Najwyżej uciekniesz od Gragasa. Kubana. Dawaj! O kurwa, spierdala! Nie! Kurwa! Idziemy wieżę dalej. WW, pilnuj testy. Dobrze, no kurwa, przeżyliśmy, ale... Uj. Dobra, to ja typuję na midę. Dobra, spuszujemy jeszcze to i spadamy w sumie. Dobra, jaką mamy sytuację? My dalej na mida musimy się skupiać. Kiedy masz szósty testy? Jeszcze trochę. Dobra, spam ten szósty i moim zdaniem teraz tak, druga runda buffów i potem musisz wejść, skontrolować jedną stronę środka. Już dawno to się boimy. W sumie to możemy jeszcze jednego wave'a wziąć i spuszować im wieżę trochę przy okazji. Okay. Ja teraz mam ultimate'a na następną falę, więc można ich bardzo łatwo odpuszować tutaj. Tu z nami ma Zeza, więc w sumie to... Serio. Czuję jeszcze to na szybko. Mam Erkę. To jest okej, ja tylko farmię teraz. Tylko informuję, że mam. Co? Jest Gragas, ktoś widział? A, w sumie to można by mu wklepać teraz. Nie widzimy, bo kurwa test rewizji nie potrafił zrobić. Ale dobra. Teraz to musimy poczekać. Uwaga na Gragasa, bo test musi wbić szóstkę. Na razie test nie musi mam wbić. Mam szóstkę. Leć tutaj, zrób wizję, weź tu postaw linka. Czemu na bota idziesz? Nasz bot cofa do bazy. Idę. Postaw sobie tutaj pinka na tutaj pinka. No kurwa, wiem, że mam grube paluchy. Dobra, i leć tutaj, postaw tutaj warda gdzieś. Możesz zrobić kraba? A ty, bo ty kurwa kupiłeś czerwony. Okej, czyli wiemy, że jest Gragas. Gragas jest na blue. No zrób tego kraba do końca. Nie, czekaj. Bot jest teraz mocno na blue. Na midzie. Okej, jest Gragas, ale nie możemy się bić, nie ma naszego duo lane'u. Wycofaj się teraz cofa i możemy Drake'a zrobić. Będzie nas czterech na dwóch. Dobra, to chodźcie, go Drake. Tam ten Drake. O kurwa, da nam go, dobrze, zróbmy, ale kurwa nie nienawidzę tego Drake'a. Dobra, ja kraba robię. Barwan bez ulta. Orianka, here. Dzieje, kolego. Co się tu kurwa dzieje? Barwan bez ulta. Oriana. Nie jest za dobrze. Ja poszedłem ja oficjalnie proszę, no dobra, bez ganków na topie. Ja sobie sam poradzę. O, Musek, co mi nic nie mówisz, ślepy. Idę do ciebie, uciekaj. Ja ślepym zobowiązuję. Kurwa, ślepy. Jest test, możemy się tu bić? Jakaś komunikacja? Mam flaszę jak coś. Ta szadę to okej, ja nie mam nic. No, przepnijcie to po prostu. Ja mi się ręce. Dobra, ja już na midzie. Wojtek Tabasco! Nie wchodź. Dobra. Ale to dalej nie ma zmian faktu. Po chuj ty tu jesteś, testy? Miałeś być na górnej części mapy.
Nie mówiłeś takiego. Przecież miałeś robić dwa bazy! Mam ich lepsze! Jest szansa na daj? Jest szansa na daj? Nie, ja cofam. Dobra. A Sunny Blue potrzebuje. Gdzie jest Orianna? Dawno jej nie widzieliśmy. Co jest z Orianną? To baza, bo ja ją wypchnąłem. Okej, dobrze, bardzo dobrze. Blue buff dacie rajonek. Trinket tu, zanim będzie ten, przy w rajtach. Trinket, okej? Okay? Graga z góra. Tak, o kurwa, faktycznie. Oj, chuj, no i... Nie ma żadnego tam, Kamyk. Kurwa, ale ty też miałeś usłyszeć wizję, to nie jest tylko jego odpowiedzialność. 5 razy ci mówiłem. Chodź kurwa. Blue, chodź Blue. 404. Bo kurwa, gram jakimś zjebanym Malfejtem. Bo kurwa, nic nie ma szampionów. No bierz. No dobra, no. Szampionów nie kupiłeś. Nie zmienia to faktu, że ty, tak, powinienem mieć wizję, ale z drugiej strony Testry też powinien był tam zrobić kontrolę już dawno. Wiem, czy ich sam zabiję. Dobra, teraz to możesz skupiać się na Orianie. No nic, znowu musisz po prostu Kamyk. Jakby Testry. Po prostu grasz na zero, no co on ci powie? Grasz na zero. Jestem skończony, no zajebiście. No jestem skończony. Czemu się wywaliłeś? Nie. Ja chcę zabić tego Ezreala, tylko że tam nami cały czas za nim stoi. Tam zdonatowałeś? Dobra, będzie ta wizja. Nie wiem, ktoś się na konto włamał. Nie srał to. Ktoś się na konto włamał. No nie wiem, no nieważne. Danej teraz na razie nie interesują, jak jest też wizja. Dobra, mamy dobrą wizję. My możemy już powoli szykować jakiegoś ganka gdzieś. Uruchomy tego Lee Sina. Gdzieś za 2-3 minuty myślę, że powinniśmy zacząć już pchać jakąś linię. Teoretycznie nasz botnej, no nie wiem, czy dalibyśmy radę tam przepchać, jakby przyszedł Lee Sin, no. Ale tam musiałby dive wpuść. Tej wieży prawie nie ma. O kurwa, a to zajebiście. Ja ją prawie rozwaliłem wcześniej. Błagam. Dobra, to my niedługo powinniśmy zagrać. Słyszysz, testy, trzymasz się tej strony. Teraz gdzieś myślę się. Dobra. Kto wyszedł z TeamSpeaka? Co się stało? Kto z TeamSpeaka wyszedł? No. Ja nie. Nie. A. Co? Nic. Kuźmik. Ty masz teleport na górnej alei? Nie oni masz, teraz kurwa. Oni wracają, są za 3 sekundy tu. Ty to przepchnij to. Ja no, przepchnijcie. Chodź tu, Rajona nie ma też, kurwa. Nie masz teleportu za 20. Dobra, jest Gragas, wycofajcie się. Wycofajcie się, ale ciągle stójmy tutaj. My musimy Orianne, przepnijmy środek najpierw. Pójdźmy na środek, a potem pójdźmy na dół. Pojedę na środek. Jest Orianna. Okej, uwaga. Poczekajmy, aż Rajonek przepuszuje. Co tu nie się ma tej, kurwa stało? Oriany nie ma. Wyjebałem się. To nie mów tak. Aaa, wyjebałem się. A właśnie. Jest, miało być. Orianna mit. Dobra, jestem tu. Zajebisty stun. Kragas jest, uwaga. Nie! Kasadin powinien schodzić już dawno. Dobra, żyję. Teleport. Mamy teleporty, mamy imprezę! Jarvana bicie! On ma obrażenia, musicie Jarvana zabić, jeżeli macie to wygrać, okej. Okay. A, gdzie był, czemu ty przerwałeś teleport? Orianna, cofaj. Nie, no cofnijcie, nie zrobicie już tutaj, nie przypniecie ich ani nic. Da się rodę, dobrze, żeby wierzą. To... Dobre flesze! Cofnij. Ja nie wchodzę tam. Cofam. Uważaj na wszystko. Ja nie wiem, czy on nie będzie miał ulta za chwilę. Już nie, puścił wcześniej. Czy dasz radę, Orianna jest bez ulti, dasz radę ją wysolować, jak myślisz? Nie, dobra, nie ma szans. Nie ma szans. Nie, ja już muszę mojego słynnego power spike osiągnąć. Dobra, to dalej nie zmienia faktu, że teraz jest następna rotacja buffów. I Testry, zrób buffy po prostu i znowu musimy, w końcu weźmiemy tą dolną aleję. My czekamy, aż tam pójdzie Malphite i zrobimy jakieś ulti walkę. Mi tu Gragas cały czas siedzi gdzieś. Gragas robi kraba na bocie. Dobra. Ezreal teraz ma dużo więcej many i HP niż ja, więc to też jest fajne. Ja mam za 10 ulti, ale... Ja mam za 25 i tylko wtedy będę mógł... Ja mam za 40. Nie zrobię sam teraz. Zrób sobie reda. Ale jakieś healy, coś tam. Lecę. Nie bij, bo... Orianka zeszła, nie wiem czy na blue, czy na botę. Ryan, kup jakiegoś pinka, czy to jest twój ping postawiony? No to mój. Okej. Okay. Gdzie te strygą byś... Dobra, on mi tu zaraz ultnie, idę. Co możemy zrobić? Patrz mnie! Jak będę miał Ghostblade'a, można tu coś robić, ale bot jest ogólnie, teraz oni będą puszować. A kiedy będziesz miał? No już mam. Okej.
No nic, to spróbujmy, ale to my mamy dobre ja teamcom do zagrania dookoła tego bota. Z drugiej strony, teoretycznie jakby Jarvan został złapany przez Malphite i Kasadina, to jest to drugi potencjał na zabójstwo, tak ja to widzę. Ale ja dalej myślę, że albo... Ja myślę, że powinniśmy w tym momencie zagrać dookoła środka. Spróbować zabić tą Oriannę i jakby się udało w środek. To potem przejść na dół. Wciąż ma ultimate'a z Wilkinson z... Ja muszę do was zjeść. Dobra. Ogólnie stoi ping pod baron, pod Drake'em. Chcę go skasować. Pamiętaj, że nie masz pomocy kolejnej. Padnie wieża. Kurwa, stało na topie. Mamy golema, no co? Jest ta Orianna w zasięgu? Ryan? A co, gdzie ty jesteś? No, da mi, o kurwa, dobra, Gragas. Dobra, to wchodź, wchodź! Dobra, nie, Gragas. Idę tam. Dobra, jest Gragas. Ale nie zabijemy. Zabijemy. A wyjebaliśmy się. Biegnijcie już na środek, to może. Dawaj go, dawaj go! Daj bioza! Nie! Orianne, jeżeli już! Nie gońcie za daleko! Nie! Idę tam. Nie zrobię. Jest Lucian! Kurwa, tamty robi ty bardzo, ale dobra. Dobrze. Środek da radę przepchać, nie tak, tracąc tak. Dołu. Chcę bota rozwalić, bo ma 0 HP. Musimy bota rozwalić i musimy zabrać kamyka od tego Jarvana, bo kurwa, przejebiemy grę. Chcę topa wybronić. To i prawe rękę do dupy wsadziłem. Nami. Nie obiecuj, nami, nie nami, obiecuj, nami. Filip. Nami. Wierzę, nie nami. Dobra, żyliśmy bota. Bardzo dobrze. Okej, okay, moja propozycja. Swapujemy na topa, jak myślisz, Musek? Tak, od razu. No chociaż jest smok dostępny. Ja tam nie ustaję, kurwa, to gdzie mam iść? Tego smoka dobrze byłoby wziąć. Na razie stój tam, Kamek. Przygotujmy się na smoka. Zróbmy blue, zróbmy blue, skontrolujmy środek. Wizja od dolnego środka. Spróbujmy zabić Oriannę, jeżeli jest możliwość. I potem podejście pod smoka. Wiesz? No? Rejony, chodź na blue. Ezreal jest mocny teraz. Czy tutaj właśnie buildy patrz to moba fire się pytałem, czy umiesz grać Kasadinem? Kurwa mać! To jest... No ale co buja? No co wy chcecie, no Zonię chce zrobić czy coś. Na tragedii. Dynamida. Dobra, biorę kraba przy baronie. Oni już puszują bota, ja zaraz będę musiał na bota wracać. Nie no, Rajonek. Ori idzie, chodź. Ty patrz, bo on biegnie. Bijemy to, testy, zabijaj to Orianne. Dawaj, testy, Orianne! Zajebioza! Nida! Nidzie za rzęśnić smog. Lecimy. Oddajmy, masz teleporta na dół? Zobacz bota, ile tam jest HP. Kurwa, obronić to sam? Przejdź tam! Tak, teleportuj! Czy może jedna osoba zejść na dół? Idę. Okej, okay, uwaga, na dół. Idźcie stąd. Nie macie fali i idą, są przy smoku. Idźcie w kierunku smoka. Robimy smoka. Uwaga, robimy smoka. Idziemy na smoka. Nami. Dobi. Mam ją, dobra. Dobra, sorry. On ucieknie, walicie za. Ultima fighta! No to nie ucieknie. Dobra, zajebioza. Okej, okay, smoka, jedna osoba, proszę na środek. Ja mogę DPS-ować. Oni nie podejdą, nie ma takiej możliwości. Podejdą, są głupi. Dobra. No co? No i gdzie? Moim zdaniem podejdą. Nie mam smite'a jakby co. Nie masz kurwa, przepchać środek! Nie mam smite'a. Zasunuję i... Dobra. Czy ty właśnie dowiedziałeś do mnie kurwa? No. Czy ja przeklinam? Przepraszam. No, tak kurwa myślałem. Oriana wróciła. Tu jest Oriana do wyłapania. Pamiętajcie, że ciężko będzie wziąć na środek. Obijcie ile się da. Oni znowu idą na combo teraz, Oriana Jarvan. Uciekajcie stąd. Albo nie. Dobra. A nie. To było głupie. My bad. Ja pierdolę. Malphite na mida biegnie nie, i ale niech wieżę ratuje. Fire rip. Asysta. Kurde. Kupujcie czas. Kupuję. Dobrze, Testry. Tak, dobrze, kupuj czas. Przypykaj środek. Dobrze, postaw sobie borda, dobrze, Kamek. Przypykaj środek ile się da. Nie! Dobra, zajebiście! Wyszliśmy z chujowej sytuacji obronną ręką! I jeszcze mamy Malphite'a na środku, który przepycha. Ale co na robota? Skalsuje wszystko, no jeny. Ale czemu nie byliście na środku? Zacznijmy od tego. Dobra, co oni tam mocnego mają? Idę na topa spuszować. Macie coś mocnego? Wódkę? Dobra, dobrze, obroniliśmy środek. Jest na topa do mnie.
Nie. Tak, bardzo dobrze mówi tutaj Musek. Weźmy tego topa i cały czas na środek ma być rajonek, ma kontrolować. Ty jesteś mamy teleport dopiero za 2 minuty. Tu jest duża fala. Na razie olejmy tego bota, bo i tak tego nie sfarmimy, oni to zaraz odbiją. Spróbujmy zrobić presję na górną aleję, to jest na low poziomie i trzymajmy kontrolę środka. I nam jest na bocie, on jest sam. Ezreal jest sam. Okej, dobra, spróbuj się złapać tego Ezreala. Więcej już nie potrafię. No, zajebiście. Teraz tak, ty piszczysz i bierz drugą kobietę, Testri. Lecz się, aha, ty jesteś tutaj na redzie, lecz się na ich reda zaraz. Ich red właśnie wstał, możecie go przejąć. Dobra, lec. Ich red właśnie wstał. Kasadin na ich reda. Kasadin na ich reda. Zapraszam. Wchodzimy po nią? Chodź. A Malphite na dół. Ty idziesz na dół. Wyjebał mi 800 zulta, pozdrawiam. Nie ma za co. Dobra, bierzemy tego reda. A najlepiej górę przepchać. A, bo mnie nie mogę. Dawaj ją! Namiot ty wchodzi. Do kamyka! Do kamyka biegnijcie! Ratujcie kolegę! Chodź tu, rybo! O nie, jest gruby? No to ja jestem. Kurwa, co? Nie wiem. Ej, my uradamy! Zróbmy się! Wypchany Jarvan, wzięliśmy topa! Rajon, wystarczy! O kurwa, sorry ziom, ty! Mogę autograf? Kurwa, nie! Oj, jednak nie. Kupuj czas! Bierzcie wieżę, to nie jest ważne. Kupujcie czas w dżungli i bierzcie wieżę jak się da. Górna i środkowa wieża, zajebioza! Jesteśmy kurwa w domu! No Kamek, ty tu tankujesz! Ja wracam na bota. Do kalkulatory! Już to było, to nie był bajt. Dół! Kto ma telefon? Ja jestem na bocie, już spokojnie. Temu ty biłeś w przerwie. Sorry, okej, okay, mamy dół ogarnięty. Mok jest kurwa. Następny za... Mogę tu nami zabić. Dobra, dużo czasu. Ale nie mamy nic innego do wyjęcia na mapę. Teraz, panowie, teraz najważniejsze. Wardy w ich dżungli, ale pamiętajcie, my nie wierzymy już żadnej wieży. Grajcie defensywnie, wychodźcie do połowy mapy, ale nie za bardzo powyżej połowy mapy. My tutaj nie weźmiemy żadnej wieży. My teraz czekamy na smoka i pójdziemy barona za 5-6 minut. Dobra, ja sobie wezmę. Testy, jesteś daleko, wiesz o tym? Ale w dobrym miejscu, to jest dobre miejsce dla Testego. Zrobił kontrolę dla Muska. Te peredy. Idź na topa ja w takim razie. Ezreal jest na midzie, ja idę puszować bota teraz. Okej, okay, to tak może być. Przechwyćcie tą dwójkę tutaj, Malphite do was idzie. Tam gdzie mamy dżunglę, tam gdzie Testri postawił wizję, tam pilnować teraz. Gragas na bocie. Jest Gragas, zabijajcie Gragasa. Gragasa, kurwa, go! Są trzy osoby, już za późno. Idą. Depować tam? Dobrze, chodźcie. Ale Gragas jest sam przez chwilę. On jest na mnie. Co jest, kurwa? Depuje czy nie? Zabijcie Gragasa, kurwy. Nice! Wyleciał przez beczkę. Chodzimy! Nie pod wieżę, nie na Oriannę! No dobrze! Nie na Oriannę mówiłem, kurwa! Co byście narobili? Dobrze? Kurwa! Chodzić? Wedzi! Decyzja! Go! No kurwa, masz ulti przecież! Pisto! No! Dobra, górna aleja! Na czacie, kurwa. Dobra, no może być. Okej, zgadzam się, Jotwo na czacie, ja wprowadziłem bardzo... Poszujcie do Inhiba! Inhibitor bierzcie, kurwa! Przepraszam, wprowadziłem bardzo dużo nerwów. Kamera inhibitor? To jest sam Ezreal! Ty, on jest slow! Kaj. Nie damy rady. Nie dacie rady, cofnijcie, panowie... Dacie radę, go! Nie mam HP. Oni wstają! Proszę się wycofać. Ej, dom nam biją, halo. Dom? Tak, inhibitor nam bije, Jarvan. Ej, oni kancelują te! Rajonek, co ty robisz? Dobra, słowuj tam tego Jarvana, jeszcze go... Zabiję go, spoko, nie weźmij inhibitora. Dobra, chyba już uciekł, no nie ma stresa. Możemy zrobić rotację na barona od razu, jak oni tu siedzą teraz? Tak, możemy. Dawaj tego barona, zrobimy rotację, już wymusimy walkę, ale odpuszczujcie górę lekko, żeby po prostu miniony nie wzięły tego inhiba. Przechodzimy w kierunku barona. Przechodzimy na ich reda, na pochylni, na trójkącie, mają być wardy. I pink. Proszę jedno co jakąś pinka na barona. Prosto na barona. Tak, dobrze tutaj idziesz, Kamek. Tutaj jakiegoś warda, tutaj drugi na trójkącie. Dobrze. Możemy na i kontrola środka. Ezreal jest na bocie, więc nie dojdzie. Oriana jest na midzie i to jest problem. Oriana trzeba zabić szybko. Przepnijmy środek i od razu... Już możecie barona zaczynać, jak macie tu pinka. W dwójkę zacznijcie barona, ale Kasadi nie przepnie środek. Prawda. Okej, okay, widzą to, mają warda, tak? Pinkurt. Będą iść! Jest Ezreal daleko! Cofnij. Idziemy? No próbujcie! Tylko wejdźcie w nich, jak podejdą. Kurwa, ten baron strasznie obrażenia. No i mamy tu tylko dwie osoby, jak na razie trzy. No tak, bo się zbieramy! Gragas idzie. To jest... Dobra, wypierdalać! O kurde.
Uciekać! Środek przepnijcie! No tak, przepnijcie środek, bo zaraz stracimy środek. I presja na smoka za chwilę. No, musimy tego smoka zrobić. Nie, to było za wcześnie, Musek. To trzeba było zrobić po Bożemu. O, wchodzą! Uwaga! Uwaga na combo! Dobra, dobra, dojeżdżamy. Uwaga na ulti Orianny! Pas. Cofnijcie, cofnijcie. No nie, jeden, sekunda! Dobra, żyję. Paś mieć przeżyć. Niech mnie ktoś... Kurde. O, ja na flash ignite. Nie, kombem nas zrobili. Nie, mieliśmy za mało HP po baronie. Trzeba było przepchać środek, ale się nie bić. Ten baron był złym pomysłem, no, niestety. Baron byłby spoko, dopóki Ezreal był na bocie. Zajęło nam to 3 lata, żeby się zgrupować w ogóle. Ja no tak, ale no nie mogły się tam wydrzeć do ja bym powiedział, nie, że mogliśmy zacząć barona we trójkę. Okej, okay, Ezreal i barona, czy możemy coś z tym zrobić? Możemy, mamy teleport? Możemy, są spali. Żyje. Mamy teleport, tylko nie mamy... A nie, mamy. Mam jest na lidzie, oni w ogóle se w kulki lecą. Wiesz, o, nie wiem. Wizja tam, wizja tam. Nie daj. Wizję daj na barona. No jaką wizję? Goń, 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 goń! 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 Kurwa! Nie goń, nie goń! Czy możemy wejść barona? Czy możemy wejść barona teraz? Tak, możemy. Tak. No to teraz szybko. Jazda, wszystkie obrażenia, Kasadin, yo! Ward przez ścianę na tył barona. Trinkety, kurwa, 10. Dobrze, robimy barona. Darwar idzie od góry, czy ktoś może go obić? Potrzebujemy warda z lewej strony teraz. Z naszej lewej strony potrzebujemy warda. Kurwa, Rion Esports, kurwa mać! Biegnie Orianna. No, jest Jarvan. Darwana zabijcie i spierdalajcie. Spierdalajcie! Dobrze! Punkt stylu! Zajebiście! Kurwa! Brawo! Punkt stylu. Proszę zapisać, Barty, dla kamerka. A, że się wkurwił. Widać, że ojciec, widać, że walczy o dobrą rodziny. Naszej rodziny. Kup kapcie. Z kim ja gram? Kup kapcie. Jeszcze raz. Kapcie, kup. Kapcie. Nie, po co? Ja gram bez butów. Jestem Kasiopeją. Kurwa, ty biedaku jebany. Testy bez butów, porze. Pewnie. Dobra, zróbmy smoka, proszę. Idę na Reda teraz. Mountain nam się przyda na barona. Zróbmy po prostu. No, zróbmy smoka. Kurwa, ale opornie tak grajcie, ciężko. I uważasz, kurwa, na to combo. Uważasz na combo. My mamy bardzo dobre wejście, Wiktor nie ominie. Ja to tak się zastanawiam, ale tak na serio już, poza tą pajacerką. Czy jakbyśmy grali bez Wedziego, to byśmy po prostu nie lepiej grali. I mam problem. Mod Wedzi, mod Wedzi. Taką napinkę wprowadzę. Po pierwsze... Spam mod Wedzi. Po pierwsze, to jest oczywiste, Testry. No tak. Bo wy normalnie nie jesteście przyzwyczajeni tego, że ktoś pierdoli podczas gry. No tak. To jest normalne. Dobra, co robimy? Nawet powiem ci, może dobrze to określiłeś. Przecież jak byłem w normalnej drużynie, to przecież kurwa nie mówiłem nic podczas gry. Bo przecież mnie nie ma na scenie. Ej, wy się... Róbcie Drake'a, sami przyjdą, jeżeli są idiotami. Jak nie zrobicie Drake'a... Drake'a od razu, oni już się boją. No to w takim razie teraz możemy przepnąć środek i ruszyć w kierunku... Przepnąć środek. Mam ulti! Patrzcie! 5 na 4, ruchem, nie ma ruchem ich. Teraz, chyba. Za dużo dostajecie w dupę. Nie, Doriany. Bo znowu się wypierdoli od Oriany. Nie, ja ją... Dobra, przepnijcie środek, czy wy co, musimy cofnąć, czy nie? Jarvan jest problemem, musimy coś z Jarvanem zrobić. Teraz przejdźmy do Jarvana. Łapmy Jarvana. Bierzmy z Bardem od razu. Jak on będzie tutaj, coś mam... Raj problem. Nie, spoko. Czekaj, ja tam zworduję, zobaczę. Ulti dostaniesz. Nie recalluję tutaj. Dobrze. Boże, na inhibitor. Ja jestem fajny. Zabijcie Jarvana! Nie ma komba teraz, już w ogóle sztandar. Jarvana! Nie ultuj go, dopóki nie flashnie albo coś. Nie. To jest martwy Jarvan teraz. Jeszcze jedna osoba na środek poproszę. A, już nie trzeba, bo ten jest Jarvan. Dawaj, Testry, dawaj! Ja tego. Okej, nie gońcie już, nie gońcie już, nie gońcie już! Dobrze! Nice! Tam jest w lesie Orianna i Ezreal. Obrońmy środek. Na razie nie rób nic agresywnego. Obrońmy środek. Okej, okay, Orianna się wycofuje. Podleczmy się i na barona. Czy Jarvan ma teleport? Wiemy? Używał ostatnio. Nie wiem, czy wciąż ma. Kurwa, to możemy teraz użyć tego barona. Mamy smoka tego mountain. Przepnijmy środek. Przepnijmy środek i w kierunku barona ruszmy. Tylko nie każdy się podleczy jak może. Nie, to my... To jest za bardzo ten... Oddzieleni, musimy każdy, nie jesteśmy zsynchronizowani. Nie ma dużo puszcza na bocie, go baron. Przypnij środek, przepnąć proszę, aż do pierwszej zniszczonej wieży przeciwnika.
A więc Gragas, już róbmy wizję dookoła Nashora. Pinka, pan mamy Pinka na Nashora? Ryan to ja już przepnie, wejdźmy tutaj gdzieś do dżungli, Pink na Nashor, Swiss. Zaczynajmy Barona znowu, Orianna jest na bocie! No czemu tego Kamik tam siedzi, ludzie? Jestem. Zejdę. Już Ryan, już tam biegnij, dobra, przepnij to jedno, już teraz jest dobrze. Podejdź bliżej, Kamik. Dobra, oni są pogubieni. Pogubieni są! Gubią się, kurwa! Nice! Hej now! Ty, jak to leciało, kurwa? Jazda! Jest Baron nasz, teraz bierze! Pamiętajmy, że na późnym etapie gry nie mamy lepszej kompozycji niż oni. Więc musimy najprawdopodobniej... Ta Orianna jest problem. Troszeczkę lepsza. Jeżeli zabijemy Oriannę w walkach, to mamy lepszą. Ale jeżeli nie zabijemy Oriannę w walkach, to mamy gorszą kompozycję na late game. Oria to tylko ultować? Obszarowe. Ezreal jest problemem teraz. Ultować na nią, czy co? Teraz tak, ja mówię na późnym etapie gry. Tak, najlepiej moim zdaniem Oriannę ultować albo Ezreal, ale Ezreal no, raczej nie da się złapać, ale Gorajan może łapać. Teraz tak, ustawiamy się pod górę i środek, a ty masz teleport, lecz na dół, Kamyk, na dół. Kamyk na dół, ustawiamy się pod górną i środkową linię. Nie, dobra, nie. Ryan jest bez many. Nie teraz. Zebraliśmy się, test rift gdzieś dalej. Ryan, przejdźcie na ich reda, macie tam już kontrolę. Przejdźcie na ich reda, przepnijcie środek. Góra jest, no zobaczcie jak ładnie. Tak, mówię. No górę stosowałem, powinniśmy tam być, bo... Możemy na środek iść. No, ale środek będzie typuję ciężko. Typuję na górę. Dobra, Ryan, dobra decyzja. Uwaga na środku, pamiętajcie, nie bijmy się, chcemy wieżę wziąć. Jest Jarvan na górze. Nie, kurwa. Idź ktoś, jedna osoba do Ryana przez ich dżunglę. Jedna osoba do Ryana przez ich dżunglę i zabijecie. Okej. Dobra, zjebał chyba Jarvan. O kurwa. Teraz to jest po chuju, kurwa, po chuj, mieliśmy brać wieżę. Teraz to jest, musimy poczekać na niego. Wycofajcie się na spokojnie, no. Chociaż... Możemy iść na Jarvana, on tam sam się... No, został. Mogę ich zamknąć? Chcecie, chcemy? Nie, zostaw ich. Uciekaj stąd, spierdalaj ultem przez ściany. Albo czymkolwiek. Dobra, jest Jarvan. Gdzie ten gość jest? Jarvan piąty jest! Uciekaj ultem! Jest! Chodźcie, mam uciekać ultem, jak on zmarnował swoje. Zepnijcie górę, jest tyle zawodników tam, wieźcie górną wieżę. Ryan, jak stanie się gdzieś na środek. Spokojnie, już... Wardy, naprzód. Jest Veggie, tutaj głębokie wardy boli tam. Boli cię jeszcze głowa, Veggie? To nie jest gra. Oriana idzie. Oriana solo idzie. Jak masz, to ultuj. Biorę ją. Bierz ją w obroty. Dawaj. Go! Nie mam energii. Nie gońcie Orianny! Nie gońcie Orianny, weźcie wieżę! Sami przyjdą! Kurwa, Swissness, minus jeden punkt. Minus jeden punkt dla Swissness. Co to było? Nami flash. Trollowała całą drużynę. Nami flash. Uwaga, bo ja nie wiem, czy mi dał radę wziąć. Dam radę? Weźcie i cofnijcie. Cofnijcie. Podleczmy się. Ten baron zaraz się kończy, tak? Oj, musek, rozpędził się. Dobra, ja na ulti Ezreala. Cofnijcie! No przecież musiałem muska chronić! Kurwa, musek! Rip. Minus punkt na muska! Co się dzieje w tej grze? Nikt się nie słucha! Barty, proszę zabijać minus punkt na muska. Chciałem zabić Krykasa. Jezus Maria, jaki młyn. Dobra, jesteśmy w stanie jakoś spowolnić go? O, albo zabić? Dobra, to nie zabieraj punkta mózgowi. Ty to jesteś dobry zawodnik jednak. Jebany trolu. Nie. Dobra, cofnijmy się, synchronizujmy się proszę, żeby wszyscy mieli dużo punktów zdrowia, żeby linię podepnąć. Ja to widzę tak, niby nie ma Barona. Kiedy jest Baron albo Smok? Pokaż tabulator. Pinkę sobie tu postawię. Smoka weźmiemy, przenosimy się na dolną część mapy i spróbujmy może wziąć tą dolną wieżę, nawet bez Barona, okej? Okay? Spróbujmy wziąć. Przenosimy się na dolną część mapy. Czy ty masz teleport? Kto ma teleporty? Ma ktoś? U nas nikt. Czyli nikt nie idzie na górną aleję. Górna aleja jest przepchnięta. Przepchnąć środek proszę do drugiej zepsutej wieży, czyli do tier 2. Weźcie Smoka natychmiast, on jeszcze nie żyje. I Smoka, tak. Smok, go Smok. Ja też jestem, idę. Gragas do mnie idzie. Oj, idzie towarzystwo. Jakiś help już, najszybciej. Jestem. Nie ma Orianny, możecie się bić! Nie ma Orianny, możecie się bić! Ja mam 400 HP, wróciłbym. Zabijcie grubasa! Ej, zostawcie mnie!
Kurwa. Estrid, czy ty go właśnie uratowałeś? Już, nie! Już, out. Ja wracam. Cofnijcie, proszę. Film obrażeń, no co mam zrobić? Już. Słuchaj. Uratowałeś przeciwnika. Minus punkt dla Testrego. Wyglądał jak ty, no. Minus punkt dla Testrego. Wiem, dlatego minus punkt. Ej, tak. Idą, robimy trapa, taki... Nie! Wycofaj się! Żołnierzu, wycofaj się! Poczekajcie na Lucjana, my bez Lucjana jesteśmy gównem. On musi być obkupiony, jesteś obkupiony, tak? Wczepnijmy środek, za ile jest Baron? Tu jest, włącz tabulator. Dwie minuty. Kurwa, kupa czasu. Jak się tu wpieprzysz, kamyk, to ja zabiję na strzał. Dobra. Dobrze. No możecie walczyć. Ale na środek, najwięcej targetów. Tylko żeby nie tylko było nie tak, żeby... Tego, nie ma... Poczekajcie, zajdźcie ich od boku. Odepnijcie górną linię, odepnijcie to, wejdźcie do dżungli i ich... jest dostępny. Tak, ich red, to jest to. Dobrze mówi muzyk. Na ich reda, tam możecie się bić. Oni to robią, już. Oni to robią! To jest Ezreal w drugiej stronie. Go! Nie... Dobra. Jazda! Przepnijcie środek i jedna osoba. Lissin jest najbliżej, albo ktokolwiek. Jedna osoba na środku, reszta pchnie to. Nie. Reszta osoba, proszę przepchnąć górną aleję. Golem. Hello. Dobra, dolna linia sama, kurwa, albo pania, bo to nie ma sensu bronić dolnej linii. Nie traćmy tempa. Dobra, co teraz? Tower dive na nich, moim zdaniem. Dobra. Ezreala no dopóki nie ma Ezreala, mamy ulti Malphite'a. Malphite do drużyny, poproszę. Jeżeli zgarniecie Orianę, to oni przegrali. Jeżeli ona przeżyje, to będzie problem. Tak. Więc jak jest możliwość Orianę? Go Orianę, go kurwa! Zajebiście! Jestem Mogiem! Punkt wstydu dla kamyka, posłuchał się mnie! Zoran! Dobrze. Zajebiście! Kurwa, wieża! Dobra, gra, go Gragas, kurwa! Tak się kurwa gra w Polsce! Złota piątka League of Legends! Mistrzostwo świata jest nasze! LC jest coraz bliżej! Stanął mi! Zajebioza! Zajebioza, panowie i panie! Dlaczego? No bo czuję się niekomfortowo. A jak stanę bliżej, to czuję się komfortowo? Dobra, kończymy to. Kończcie grę, dobra robota, kurwa. Ciężki mecz! Musieliśmy rozgrywać makro game. A jak widać, kurwa, nie potrafimy tego zrobić, bo ja jestem trenerem. Dlatego była ciężka gra. Dobra robota, zapraszam! Ale bez kółka już, piąteczki, bo my kurwa jedziemy dalej. Jak się dostajemy do LCS-a, to wtedy ten... Piąteczki. O, jeść! Kurwa, nie gadajcie, muszę jeść zupę kokosową. Dobra, do pokoju zwierzeń, ty jesteś wydelegowana, zapraszamy. O! Ale go do nojciki. Hejka wszystkim, chciałam pozdrowić wszystkich swoich widzów, fanów, taty, mamy, babcie i tak dalej. No, a co do gry, to no wygraliśmy, bo ta poszła ładnie. Właściwie nie robiłam żadnych błędów oprócz tych Eryk, ale no, zaraz się najlepszym. Co mogę powiedzieć więcej? No, bardzo dobrze mi się grało z Realkiem. No, na pewno było lepiej niż w poprzedniej grze. No nie wiem, co jeszcze. No. Naprawdę, nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć, więc... szkoda, że skina żadnego nie mam. I no nie wiem, chyba tyle. Pozdrawiam wszystkich. No, witam. Co mogę powiedzieć o tym meczu? Wyjdź za mnie! Dobra, nie słyszała? Okej, w każdym razie, no, co można powiedzieć? Wygrana kolejna gra, ciężka gra dla mnie przede wszystkim, bo gra w makro. Szczególnie, że pojawiły się pierwsze, kurwa, bunty na pokładzie. Testy i to jego, kurwa, na poważnie, to bez wiedzy go się gra lepiej. Kurwa, ja zebrałem ten skład, chuju jebany. I kurwa, piękny, kurwa, człowieku.
Wezmę cię kiedyś, kurwa, w obroty, jak nie będziesz się spodziewał. Kurwa, będę miał swoją zemstę. I oprócz tego oczywiście 3-0, tak? Trudna gra w pojęciu makro. Znowu, kurwa, brakuje tych małych elementów, kurwa. Kamek, nie wiem, przez chwilę się nie posłucha, potem się posłucha i wychodzi dobrze. Testry i jego, kurwa, build na Isinie? Kurwa mać! Czerwony smite, mówię, idziesz na wymianę gdzieś w dżungli? Nie. To pochuj ci czerwony smite. Gdzie był zielony? Brakowało nam non-stop... Ja jestem w pokoju zwierzeń, nie ty! Brakowało nam non-stop, kurwa, wizji w dżungli. Na początkowym etapie gry. Potem, jak już Swissness mogła schodzić z niż, było dobrze. Więc widać, kurwa, jaki jest problem. Nie potrafiłem wyłapywać, bo, kurwa, nie mamy dżunglera, który się mnie słucha. Dlatego od tej gry mam nową taktykę. Nic nie mówię temu Twelowi. Niech se, kurwa, gra. Niech se, kurwa, gra. Nie ma butów na Lissinie. No biedak. Gdzie są pantofle? Z takimi problemami musimy się oczywiście... Ja muszę się oczywiście zmierzać i cały czat oczywiście razem z nami. Ciężko będzie nam dostać się do LCS-a. Mamy kwalifikacje za kilka godzin, nie? Więc no, naprawdę dużo przed nami do roboty. Nie wiem jak to będzie dalej. Dobra, jest teraz, jest okej. Powiem tak, rozumiem wszystkich, którzy grali wcześniej z Vegim, rozumiem teraz Wojtka, który powiedział, my nie potrzebujemy takiego trenera. Wprowadza bardzo dużo presji do gry. Ja na Lee Sinie nie kupiłem butów, bo krzyczy, przeklina. Powiem szczerze, że nie tego się spodziewałem i chyba zaraz zadzwonię po Erotika. Pajac. Totalny pajac. Jedyny plus z tego wynika, że pobiega trochę tutaj na środku i spoci się, schudnie trochę. O, proszę bardzo. Selaver napisał do Wedziego SMS-a teraz przed chwilą. Wedzi to powiedział. Powiedział, wkurwiasz mnie. I właśnie o to chodzi w tym wszystkim. Fryderyk jest po prostu wkurwiający. Tak, moi drodzy widzowie, jest wkurwiający. Nie da się z nim wytrzymać. W studiu to jeszcze. Ale tutaj... Ja zaraz stiltuję. Odchodzę z teamu chyba. Jeszcze muszę to przemyśleć. Do zobaczenia.